Nazywam się Marek Gierszał. Gram agenta w serialu Mój Agent, który się nazywa Marek Kreczmar. Maciej Maciejewski, gram postać Gabriela Piecha, czyli jednego z agentów gwiazd. Nazywam się Aleksandra Pisula i w serialu Mój Agent gram postać Agnieszki. Oddany, opiekuńczy, profesjonalny. Skuteczność, szybkość, pozytywne nastawienie. Znający dobrze swojego aktora, budujący jego wizerunek, szukający dla niego dobrych ról. Że coś się nie udało. Słabo wypadł. Się do tego nie nadaje. Swoim aktorze. Aktorze? Przecież jak oni mają pracę, to agent ma też pracę i pieniądze. Działać. Dać sobie na wstrzymanie. Szczerość. Telefonem. Telefonem. Telefonem i papierosem. Szczerość znów. Po prostu wierzę, że można to załatwić nie kombinując, tylko budząc zaufanie aktora i dzięki temu jakby przekonać go do swoich racji, bo wie, że ja chcę dla niego dobrze. Na kanapkę. Najpierw powiedzieć, że ma rację, a potem wyrazić swoją opinię i potem też powiedzieć, że ma rację. Przekonać go, żeby zobaczył to, czego dotąd nie widzi, a ja rozpoznaję. Bo jest adrenalina. Bo spotykam fantastycznych ludzi. Daje możliwość połączenia pracy kreatywnej z pracą służenia sprawie, człowiekowi, aktorowi, a czasami nawet ciekawym wydarzeniom artystycznym. Mam nadzieję, że będzie i dowcipnie, i zaskakująco. Myślę, że nikt się nie spodziewa, jakie nazwiska będą widzowie mogli zobaczyć w tym serialu. Nie jestem w ogóle zwolennikiem zaskakiwania. Raczej wierzę, że po prostu ta historia jest na tyle ciekawa, że nie musi zaskakiwać. Ale nie mogę wam za dużo zdradzać, dlatego to pytanie po prostu skreślam.